Cześć kochane i kochani, super, że jesteście ze mną. Tym razem mam dla Was pielęgnacyjny filmik, ponieważ ostatnio w rolce na Instagramie tutaj pokazywałam Wam serum z retinalem Basic Lab i jedna z Was zapytała o to, jak podejść do stosowania tego rodzaju produktów latem, czy jest sens zaczynać, jak się w ogóle za to zabrać i pomyślałam sobie, że to jest naprawdę świetny temat na cały film i dzisiaj chciałabym Wam troszkę o tym poopowiadać. Spisałam wszystkie moje najlepsze triki i rzeczy, na które warto zwracać uwagę, dlatego że moje doświadczenie z kosmetykami, z różnymi formami witaminy A jest naprawdę spore. Myślę, że ponad 10-letni już w tym momencie lekko. Nigdy dokładnie tego nie liczyłam. Ale ja pamiętam jeszcze czasy, w których tego typu kosmetyki, jak to serum z Basic Lab, zupełnie nie były u nas dostępne. Może było ich dosłownie na rynku parę. I też bywały to czasem produkty problematyczne. Żeby dostać coś mocniejszego i coś bardziej skutecznego, musiałyśmy wyprawić się do dermatologa, którego musiałyśmy przekonać, że tego rodzaju produkt jest nam jakby potrzebny, a wtedy też stosowanie różnych form witaminy A niekoniecznie było tak bardzo powszechne, jeśli chodzi o pielęgnację przeciwzmarszczkową. Natomiast teraz w ciągu ostatnich lat to się bardzo, bardzo zmieniło. Więc ja też miałam momenty, kiedy stosowałam mocniejsze rzeczy, wyższe stężenia w rzeczach zapisywanych przez dermatologów, albo na przykład sprowadzałam sobie coś z zagranicy. I wszystkie te doświadczenia, które zebrałam, mogą Wam się bardzo przydać, jak myślę. Dlaczego ten filmik? Ten filmik będzie dla dziewczyn, które może nie mają doświadczeń jeszcze z kosmetykami z witaminą A. Chciałyby zacząć, ale nie za bardzo wiedzą, jak się za to zabrać, czytają o wszystkich benefitach, widzą wszystkie cudowne efekty, ale mają trochę pietra, zastanawiają się, czy ten moment jest najlepszy na rozpoczynanie takiej przygody, jak się za to zabrać, na co trzeba uważać. I to będzie też film dla dziewczyn, które mają może już jakieś małe doświadczenie, ale mają cerę wrażliwą, nie do końca jeszcze potrafią wdrożyć te retinoidy do pielęgnacji w taki sposób, żeby ich skóra czuła się z tym komfortowo, ponieważ wiele z tych rzeczy, które tutaj zapisałam i które tutaj Wam zdradzę, dotyczy również takiej codziennej pielęgnacji, nie tylko tego momentu, kiedy nie tylko tej pielęgnacji latem, nie tylko tego wprowadzania czy też stosowania retinoidów latem, ale też po prostu takiego zwykłego, codziennego rytuału pielęgnacji, do której chcemy dodać tego rodzaju produkty. Jeśli chodzi o to serum, to tutaj mamy troszeczkę inną sytuację, czy inną. Mamy tutaj troszkę łatwiejszą sytuację, ponieważ to jest serum z retinalem. Retinal jest taką formą witaminy A, która w praktyce, w kosmetykach nie powoduje tylu komplikacji i nie jest taka problematyczna, nie uprzykrza życia naszej skórze, tak jak inne formy, czy też mocniejsze preparaty. Więc tak, to jest poniekąd bardzo dobry produkt do tego, żeby w ogóle taką przygodę z witaminą A w swojej pielęgnacji jakoś rozpocząć. Natomiast jeśli mamy bardzo wrażliwą skórę, to oczywiście są te rzeczy, na które musimy bardzo, bardzo uważać. Znaczy, generalnie są rzeczy, o których warto pamiętać, których musimy przestrzegać, nawet jeśli myślimy, że nasza skóra jest trochę zahartowana, czy też nie należy do super wrażliwych. Witamina A jest specyficznym dodatkiem do naszej pielęgnacji. I nawet jeśli na przykład mamy duże doświadczenie z kwasami, jesteśmy takimi pielęgnacyjnymi eksperymentatorkami, to i tak tutaj do wszystkiego należy podejść z pewną dozą pokory. I oczywiście pierwszą rzeczą na mojej liście jest dobry filtr. To jest podstawa takiej pielęgnacji, do której chcemy wprowadzić na przykład serum z retinalem. Tutaj w wypadku tego kosmetyku to oczywiście też jest bardzo ważne. Natomiast tych filtrów teraz na rynku jest naprawdę bardzo, bardzo wiele, więc każdy dobry film o szerokim spektrum ochrony jest jak najbardziej wskazany. Ja może podrzucę Wam jakieś w linkach, ale czekam na Wasze komentarze. Jeśli macie swoje ulubione produkty tego typu, możecie polecić je innym dziewczynom, to piszcie. Jeśli chodzi o filtry, to tak naprawdę w wielu warunkach, szczególnie jeśli chodzi o ten okres letni, reaplikacja jest bardzo ważna, ona generalnie jest bardzo ważna, natomiast jeśli stosujemy produkt z retinolem, z retinalem i w pewnym momencie wiemy, że czynniki zewnętrzne albo ogólnie sytuacja, w jakiej się znajdujemy, będzie wymagała od nas
większej uwagi i może wzmożonej reaplikacji filtra, jeśli wiemy, że czujemy, że w ciągu dnia ten filtr po prostu już nas nie chroni i wiem, że będziemy znajdować się w takiej sytuacji, a przed taką reaplikacją jakoś psychicznie powstrzymuje nas makijaż, to wydaje mi się, że to są też takie momenty, kiedy z makijażu warto zrezygnować. Ja stosując różne produkty też mocniejsze, między innymi robiłam sobie też takie dłuższe przerwy od makijażu, często po to, żeby reaplikować filtr jakoś bezproblemowo, szczególnie jeśli to były takie okresy o wzmożonym nasłonecznieniu, że tak powiem. Teoretycznie rzecz biorąc, przy stosowaniu na przykład takiego serum z retinalem, bardzo fajnie jest dodać też kosmetyki z antyoksydantami w pielęgnacji porannej. Natomiast akurat to serum też zawiera witaminę C, więc jest to fajny dodatek, ale stosujemy je na noc, stosujemy je wieczorem, więc jeśli macie jeszcze jakiś kosmetyk, który zawiera różne formy antyoksydantów, to nakładanie go rano też będzie dodatkowo chroniło naszą skórę przed uszkodzeniami. To jest też taki bardzo fajny element, ale już bardziej powiedziałabym taka wisienka na torcie w stosunku do filtra. Teraz czas na kolejny ważny punkt. Intensywność. Mówiąc o intensywności, mam na myśli to, jak często w ciągu tygodnia stosujemy wybrany kosmetyk. I intensywnością można naprawdę bardzo wiele ugrać, szczególnie jeśli zaczynamy dopiero przygodę z tego typu produktami. Każda skóra jest trochę inna i różnie reaguje na różne formulacje. Każdy kosmetyk też jest trochę inny, więc ciężko jest z całą pewnością stwierdzić, że dana rozpiska czy dany system i jakieś zalecenia co do intensywności wprowadzania tego rodzaju kosmetyku do swojej pielęgnacji sprawdzi się u każdej dziewczyny, ponieważ witamina A ma taki potencjał też drażniący, to najczęściej trzymamy się zasady, że im mniej na początku, tym lepiej i tego typu produkty wprowadzamy do swojej pielęgnacji bardzo, bardzo powoli, ponieważ jeśli zaczynamy z grubej rury i zaczynamy od naprawdę kosmetyku takiego grubego kalibru, pewnie wiele z Was wie o co chodzi, jeśli miałyście doświadczenia z takimi kosmetykami na przykład przy okazji terapii przeciwtrądzikowych zapisywanych przez dermatologów, to wiecie, że później możemy borykać się z dużymi problemami. Takim problemem, który możemy zauważyć bardzo szybko, jest tkliwość i wrażliwość skóry. I to jest oczywiście opisywane wszędzie, łuszczenie, które faktycznie w przypadku tych mocnych produktów jest naprawdę bardzo, bardzo uciążliwe. Ja stosując takie mocne rzeczy, czasem miałam do czynienia z takim łuszczeniem, które jest po prostu widoczne gołym okiem. Natomiast jeśli chodzi akurat o to serum, to jest super. Tutaj nie mamy właściwie problemów z łuszczeniem, natomiast bardzo szybko wyczuwamy, że skóra jest gładka, więc wiemy, że to się dzieje, natomiast nie jest to, przynajmniej u mnie, nie był to w ogóle problem zauważalny. Tutaj nie mamy też problemów z podrażnieniem, co jest cudowne, ponieważ ta charakterystyczna tkliwość skóry jest dość nieprzyjemna. Myślę, że to na pewno zrozumieją dziewczyny, które mają generalnie skórę wrażliwą i Wy pewnie wiecie, o co chodzi. Więc tutaj nie mamy tego efektu przesuszenia, takiego ściągnięcia, tego łuszczenia, tej tkliwości, jakiejś takiej nadreaktywności, kiedy wszystkie kosmetyki, które dotąd stosowałyśmy, nagle przestają pasować naszej skórze. Jakieś zwiększone pojawienie się niedoskonałości też często jest takim skutkiem ubocznym. Jeśli chodzi o ten produkt, to nic takiego się nie dzieje. To jest naprawdę świetna formulacja, dlatego ja go uwielbiam, on tutaj jest takim moim przykładem, ale na przykład mam tutaj też taki kosmetyk i to jest już 1%, znaczy 1%, to jest cały procent retinolu ze SkinCeuticals, który też kupowałam z zagranicy. Wracając do intensywności i wprowadzania, jeśli chcemy dodać taki produkt do swojej pielęgnacji, zaczynamy od niskiej intensywności. Ja rozumiem przez to stosowanie danego produktu raz na tydzień, raz na 4-5 dni. To jest moim zdaniem najlepsza metoda i tak naprawdę przyzwyczajanie skóry do takiego serum może zająć całkiem dużo czasu. Mogą to być miesiące, 3 miesiące, 5, 6 miesięcy i to się nam wydaje tak naprawdę dość dużo, ale jeśli
weźmiemy pod uwagę to, że będziemy stosować je na przykład raz albo dwa razy w tygodniu, no to już widzimy, że tak naprawdę to będzie troszkę dłuższy proces. Z tego, co zaobserwowałam z rozmów z różnymi dziewczynami, widzę, że naprawdę spodziewamy się, że nasza skóra przyzwyczai się do witaminy A trochę szybciej niż to faktycznie ma miejsce i często mamy tendencję do nagłego zwiększania intensywności, bo jeśli na przykład przy stosowaniu dwa razy w tygodniu wszystko jest ok, czasem zaczynamy stosować ten dany kosmetyk o wiele, wiele częściej i tutaj nagle pojawia się problem. Więc myślę, że na to warto uważać i naprawdę idziemy powolutku. Ja lubię mówić, że związek z retinoidami to jest małżeństwo, a nie flirt. To jest taki long distance, a nie krótka, intensywna znajomość. I jeśli spojrzymy na to w takiej perspektywie, że faktycznie to są kosmetyki, których będziemy używać latami, najprawdopodobniej dość długo, to możemy sobie to troszeczkę psychicznie wyluzować i nie musimy tak bardzo się spinać i śpieszyć, chociaż faktycznie te efekty, jakie się pojawiają przy stosowaniu tego rodzaju kosmetyku, na przykład dokładnie tego, to wygładzanie skóry, to jak ona się zmienia, bardzo mocno motywuje do tego, żeby tak jakby wycisnąć z tego tyle, ile tylko się da, ale no, trzeba tutaj oczywiście uważać powoli, trzeba stosować wszystko powoli i pamiętajmy też o tym, że nasza skóra no, faktycznie przyzwyczaja się do tego rodzaju rzeczy dość długo, więc bierzemy to pod uwagę, trochę planując to wprowadzenie skóry w taką pielęgnację w ciągu roku, więc faktycznie okres letni nie jest takim idealnym okresem do tego, żeby zwiększać intensywność. Natomiast faktycznie, na przykład jeśli chodzi o ten produkt, to owszem, możemy stosować go w okresie letnim przy doborze odpowiedniego filtru i pilnowaniu tego, żeby to wszystko działało. Tak naprawdę z tego, co kiedyś czytałam, wiem, że takie długotrwałe stosowanie witaminy A w kosmetykach zwiększa odporność tak jakby kolagenu w naszej skórze na promieniowanie, więc jakby w dłuższej perspektywie wychodzimy na tym na plus. Natomiast jeśli zaczynamy faktycznie, ta skóra może reagować nie tak jak chcemy i możemy uzyskać trochę odwrotny efekt. Więc latem znów możemy, jeśli stosujemy dany kosmetyk już od jakiegoś czasu, to możemy latem zmniejszyć intensywność, ale nie musimy. Zmniejszanie intensywności nie zawsze oznacza, to nie zawsze jest krok w tył w naszej pielęgnacji. To nie jest tak, że utracimy te uzyskane magiczne efekty, bo to jeśli chodzi o retinoidy, jeśli chodzi o retinal, to te efekty są dość trwałe. To nie są efekty, które znikają od razu, nawet przy takim zmniejszeniu intensywności przez parę miesięcy, więc nie mamy się czym przejmować. Natomiast jeśli jesteśmy bardzo początkujące, tak się złożyło, że jakiś czas temu nabyłyśmy takie serum i już stosujemy od jakiegoś czasu, wszystko jest ok, ale wiemy, że szykuje nam się wakacyjny wyjazd na jakieś tropikalne wyspy, gdzie będziemy, no nie wiem, przebywać na słońcu całymi dniami i to będzie takie słońce bardzo, bardzo intensywne, to dobrym pomysłem jest takie zaprzestanie tak naprawdę tej kuracji, na przykład na miesiąc przed, na dwa tygodnie przed, no tyle, ile możemy. Wiadomo, że nie wszystkie wakacyjne wyjazdy da się zaplanować z takim wyprzedzeniem. Ale jeśli dopiero zaczęłyśmy, nasza skóra jest bardzo wrażliwa, czujemy, że nie do końca jeszcze trochę ogarniamy tą pielęgnację, to taką przerwę wydaje mi się lepiej sobie zrobić. Kolejnym bardzo, bardzo ważnym punktem jest maksymalnie delikatna pielęgnacja. I wydaje mi się, że na początek warto też ograniczyć ilość kosmetyków, albo uprościć pielęgnację, ponieważ wprowadzenie retinolu dla skóry to jest całkiem duża zmiana i chcemy zminimalizować ryzyko podrażnień, ale chcemy też móc lepiej obserwować reakcję naszej skóry. Nie chcemy dodawać zmiennych i nie chcemy dodawać jej też po prostu kolejnych wyzwań. Dlatego taka maksymalnie prosta, delikatna pielęgnacja jest bardzo, bardzo ważna. Oczywiście unikamy wszelkiego rodzaju mechanicznego podrażnienia.
Więc może być tak, że wasze ulubione szczoteczki soniczne, jakieś takie szczoteczki, które, nie wiem, mają nawet jakieś takie bardzo delikatne włoski, ale jednak jest to jakaś taka manualna stymulacja, będą musiały pójść w odstawkę. To też jest normalna rzecz, która się zdarza. Wszystko zależy od naszej skóry, kosmetyku, tego, jak się z tym obchodzimy i tak dalej, ale wydaje mi się, że to też warto mieć gdzieś z tyłu głowy. Nie zawsze dodawanie takich elementów albo korzystanie z takiego rodzaju oczyszczenia mechanicznego troszeczkę jest korzystne w trakcie dodawania witaminy A. I tak jak mówiłam, uproszczamy po to, żeby móc po prostu jak najlepiej oceniać sytuację. Zwracamy uwagę na potencjalnie drażniące elementy składów naszych ulubionych kosmetyków, które dotąd stosowałyśmy, szczególnie jeśli pałałyśmy miłością na przykład do kwasów, używałyśmy, nie wiem, kremów z kwasami, toników z kwasami, ale też warto zerknąć na składy pod tym kątem, czy nie znajdują się nam przypadkiem rzeczy, o których nie jesteśmy świadome. Wiele kosmetyków zawiera jakieś niewielkie ilości kwasów, które no, mogą jakoś potencjalnie tutaj się przyczynić do, no nie wiem, do jakichś większych komplikacji. Trzeba uważać na takie serie przeciwtrądzikowe, bo tam też często przejawia się, gdzieś na początku przewija się w składzie alkohol, na przykład toniki alkoholowe, to przy kosmetykach z witaminą A jest naprawdę niedobre kombo. TO, serum, działa też przeciwbakteryjnie i będzie fajne dla osób, które mają problemy z trądzikiem, z niedoskonałościami, więc no, jeśli stosowaliśmy coś takiego wcześniej, to najprawdopodobniej ten dodatek kosmetyku z witaminą A zminimalizuje nasze problemy w dłuższej perspektywie na pewno i też będziemy mogły o tamtych rzeczach zapomnieć. Warto też popatrzeć na to, czy jakiś element naszego makijażu nie będzie potencjalnie drażniący. Zdarza się tak, że na przykład podkłady, które pasowały nam dotąd, w momencie, kiedy nasza skóra robi się troszeczkę bardziej wrażliwa, troszeczkę bardziej tkliwa, już nie do końca nam pasują. Więc trzeba być po prostu dobrym detektywem i obserwować, co tutaj się dzieje. Kolejny punkt to maksymalnie delikatne i łagodne oczyszczanie skóry. To jest naprawdę bardzo ważna rzecz. Ja stosując mocniejsze formy witaminy A lubiłam OCM. Ja generalnie lubię tę metodę oczyszczania skóry. Wiem, że nie każdemu ona pasuje. Ja bardzo lubię też wszelkiego rodzaju łagodne, takie bardziej apteczne, dermokosmetyczne emulsje, które na pewno kojarzycie. Tego typu kosmetyki też są świetnym rozwiązaniem. Ale jeśli z naszą skórą nic takiego szczególnego się nie dzieje, no nie wiem, w przypadku stosowania tego rodzaju produktu nie odczuwamy żadnych niepożądanych efektów, to oczywiście możemy trzymać się swojej klasycznej pielęgnacji, swojego klasycznego oczyszczacza, ale często bywa tak, że tutaj preferencje skóry troszkę się zmieniają, więc warto akurat na to uważać. I tutaj przechodzimy do kolejnego punktu, którym jest nawilżanie. Bardzo ważne jest po prostu, żeby nie doprowadzić do tego momentu, kiedy nasza skóra jest przesuszona, napięta, ściągnięta, bo odczujemy to troszeczkę mocniej niż zwykle. Dlatego też takie delikatne oczyszczanie jest ważne, ponieważ w wielu wypadkach same doprowadzamy do tego, że nasza skóra jest przesuszona właśnie przez takie zbyt intensywne obdzieranie z tej warstwy ochronnej. Ale może być też tak, że po prostu preferencje naszej skóry troszeczkę się zmienią. Produkty, które dotąd jej odpowiadały, niekoniecznie jej pasują. Być może poczujemy, że nasza skóra woli troszkę bogatsze konsystencje. I to, aby nasz podstawowy kosmetyk nawilżający do pielęgnacji skóry zapewniał to poczucie komfortu i nawilżenia w sposób jak najbardziej długofalowy, oczywiście jest niesamowicie ważne, ale ważne jest również to, żeby miał na jak najmniejszy potencjał drażniący. Ponieważ tutaj faktycznie nie chcemy, tak jak mówiłam, dokładać tej skórze wyzwań i dobrze jest też, jeśli dotąd nie znalazłyśmy takiego produktu, albo może rzeczy, których dotąd używałyśmy, były może właśnie nakierowane trochę bardziej w stronę jakichś konkretnych działań nawilżania, ale też złuszczania, wygładzania i tak dalej,
dobrze jest znaleźć produkt, który będzie bezpieczny. I to mogą być też kosmetyki, które nadają się do stosowania po różnego rodzaju zabiegach, medycyny estetycznej itd. Ja w tej rolce pokazywałam Wam ten ceramidowy krem Basic Lab, bo to jest akurat ich nowość. On tam mają dwie wersje. Jedna o bardziej lekkiej konsystencji. Ja używam i lubię bardzo tą bogatą. I to jest właśnie przykład takiego nawilżacza, który utrzymuje to nawilżanie przez bardzo, bardzo długi czas, właściwie cały dzień. Odbudowuje tą warstwę, którą utraciłyśmy być może w efekcie jakichś działań, ale też bardzo, bardzo przyjemnie koi. Będzie też super po jakichś bardziej intensywnych peelingach albo generalnie wszelkich wpadkach kosmetycznych. Tutaj jest też mocznik betaina, jest też trehaloza, nie tak duże jak w ich serum z trehalozą, które bardzo, bardzo lubię, ale też jest i skład tutaj jest bardzo ładny, więc to jest akurat bardzo udany, nawilżający, odbudowujący krem kojący i te dwa bardzo do siebie pasują, jeśli myślicie nad tym, żeby zdecydować się akurat na coś w ramach tej marki, one powinny być sprzedawane razem w takich zestawach, no bo naprawdę to jest całkiem fajne połączenie. Natomiast jeśli chodzi o samą aplikację wszelkich nawilżaczy, na przykład na wieczór, jeśli czujemy taką potrzebę. Oczywiście nie chcemy doprowadzić do takiej sytuacji, kiedy po naszym serum z retinolem aplikujemy od razu jakiś inny produkt, ponieważ generalnie faktycznie osłabiamy jego działanie, nie wiemy jak one wejdą w interakcję. Im dłużej czekamy, tym lepiej. Natomiast jeśli po aplikacji danego kosmetyku chcemy jeszcze coś dołożyć, bo czujemy, że nasza skóra tego potrzebuje, to oczywiście możemy to bez problemu zrobić, ale tak jak mówiłam, lepiej zachować jak największy odstęp czasowy, jeśli możemy sobie na to pozwolić, no to takie pół godziny wydaje mi się, że to jest takie minimum. To jest kolejna rzecz, co do której nie można się wypowiadać z całą pewnością i której nikt Wam dokładnie nie określi, natomiast jeśli zależy nam na maksymalnej skuteczności, to uważamy na interakcję. I na przykład to serum u mnie zupełnie nie przesusza skóry, nie powoduje w ogóle takich problemów, jakoś tego nie wzmacnia, chociaż ja mam bardzo suchą skórę z natury i raczej jestem skłonna do tego typu problemów. Natomiast i tak lubię sobie dołożyć coś nawilżającego, albo ten krem z ceramidami, albo na przykład ten krem Chanel, który Wam ostatnio opowiadałam, który Wam pokazywałam. I to są takie rzeczy, które faktycznie mi odpowiadają. Natomiast nie tylko pielęgnacja wpływa na to, jak bardzo nasza skóra jest wysuszona i czy ewentualnie tak się dzieje. Są też inne czynniki, na które warto zwracać uwagę i wydaje mi się, że może też warto pamiętać przy pielęgnacji kosmetykami z witaminą A, odpowiednie nawodnienie, jakość snu, ilość stresu i tak dalej, jakieś problemy hormonalne. Wszystko ma wpływ pod nasze ciało, to jest całość i to nie są jakieś takie, wiecie, odrębne rzeczy. I to nie jest tak, że jedno nie ma wpływu na drugie. Natomiast jeśli chodzi jeszcze o tą porę letnią, to jak wiemy, filtr jest najważniejszy, a promieniowanie jest wszędzie, to ono nas otacza. Ale wydaje mi się, że czapki i kapelusze są naprawdę dobrym pomysłem, który jednak trochę naprawdę pomaga, więc wydaje mi się, że jeśli jesteśmy w takim miejscu, czy akurat dzieje się u nas coś takiego, że to słońce jakoś bardziej nas otacza i atakuje, to przy stosowaniu takiego kosmetyku warto może nabyć jakiś ładny kapelusz, bo to się wydaje głupotą, ale tak naprawdę takie małe rzeczy zbierają się w całość. Takie małe rzeczy, jeśli je sumujemy, finalnie okazują się być ważne i mieć znaczenie. To już, dziewczyny, tyle, jeśli chodzi o te kosmetyki. Mam nadzieję, że filmik jakoś Wam pomógł. Napiszcie i dajcie znać, jakie są Wasze doświadczenia z wprowadzaniem takich kosmetyków do pielęgnacji, jakie są Wasze doświadczenia z kosmetykami z witaminą A, czy Wam pomogły, czy nie. Jeśli macie jakieś pytania, oczywiście piszcie, będzie mi bardzo, bardzo miło odpowiedzieć. Zerknijcie sobie w opis, tam też macie troszkę informacji, które wam podeślę, bo ja też na blogu już wiele lat temu pisałam o różnych rzeczach tego typu związanych z kosmetykami z witaminą A. Myślę, że mogą się przydać. Dziękuję Wam ślicznie za ten czas spędzony ze mną. Żegnam się z Wami gorąco. No i życzę Wam, wiem, pięknego tygodnia, pięknego weekendu, pięknego lata w ogóle i pięknej skóry oczywiście, jeśli jest to jakimś Waszym celem. Buziaczki!